Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć, że na Memoriale oczywiście sportowe emocje na najwyższym poziomie, ale też wkoło Memoriału dla kibiców, dla najmłodszych dużo atrakcji. Od tego, że mamy Muzeum Siatkówki, największe na świecie Muzeum Siatkówki Wolejbajka, w którym będzie pokazane polskiej reprezentacji od dawna, jak wyglądały stroje, medale, oryginalne naprawdę elementy olimpijskie, że tak powiem. Będzie wystawa super samochodów, będzie strefa gastro, będzie strefa zabaw dla dzieci, także naprawdę będzie wkoło co robić, ale też na Memoriale przewidzieliśmy pewną drobną uroczystość, ale jakże ważną. Wiemy, że w tym roku mamy 50-lecie złotego medalu Mistrzostw Świata z Meksyku. Także również w tym roku przypada 10-lecie złotych medalistów z 2014 roku z Katowic. Także będziemy chcieli w jakiś sposób upamiętnić te 10 lat i miło przyjąć mistrzów, że tak powiem, mistrzów, którzy nas odwiedzą. Także będzie taka w sobotę o godzinie 12 w tej sali, zapraszamy, będzie słodko, będzie miło, będzie trochę wspominek, także myślę, że będzie bardzo fajnie. Cóż, mogę powiedzieć o biletach, tutaj pani dyrektor, będzie pełna hala, bo sobota, niedziela już wiemy, że będzie pełna, poszczególne bilety zostały, w piątek kibice dobijają, także też mam nadzieję, będzie fajnie na pewno, bo już 10 tysięcy kibiców wiemy, że będzie, także będzie pełen doping. Na koniec, co mogę powiedzieć, tutaj wszyscy życzymy oczywiście jak najlepszych sukcesów w Paryżu, a ja tak chciałem powiedzieć od siebie, trenerze, kapitanie, dobrej zabawy po prostu tam życzę i wtedy będzie fajnie. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w piątek, startujemy z Memoriałem.